Jaka marka samochodów stosuje powszechnie silniki pięciocylindrowe? Audi. Nie. Tak. Dobrze. Punkt dla Grześka. A Volvo nie stosuje już, tylko Audi. Przepraszam pana bardzo. Sorry, że się wtrącał, ale Audi dzisiaj stosuje, Volvo nie stosuje, wycofali silnik. Punkt dla Grześka. To jest odkrywcą metody wulkanizacji kauczuku, która pozwoliła rozwinąć się przemysłowi oponiarskiemu. Proszę, proszę, zapraszam. Jego nazwisko nosi jedna z najbardziej znanych marek ogumienia. Michelin. O, to jest ten program. Goodyear. Czyli minus jeden.